Kiedy powinniśmy zbierać czosnek? Są różne teorie na ten temat, a tak naprawdę zasada jest prosta. Czosnek sam nam pokaże, kiedy powinniśmy go wykopać. Tym bardziej jest to ważne, gdy mamy w swoim ogrodzie kilka odmian dojrzewających w różnym okresie czasu. Gdy zaczyna on wytwarzać strzałki, na końcu których tworzy się kwiatostan czosnku z cybulkami powietrznymi, to wszyscy je wyłamują, aby uzyskać większe główki. I to jest prawidłowo. Jednak w każdej odmianie powinniśmy po kilka sztuk pozostawić. Dlaczego? Gdy kwiatostan zaczyna dojrzewać i łuska okrywająca cebulki powietrzne pęknie, a do tego dolne liście rośliny będą już żółte, to wiemy, że przyszedł czas na jego zbiór, pomimo że część liści jest jeszcze zielona. Powinniśmy to robić w czasie suchej pogody, ponieważ możemy je od razu rozłożyć na grządce, aby trochę przeschły. Nawet nie trzeba ich zbytnio oczyszczać z ziemi. Łodygi, a nie liści, na tym etapie odcinać nie wolno. Lekko podsuszony z pola lub wykopany przy deszczowej pogodzie, gdy ciągle pada, musimy przewieźć od razu pod dach. Bez różnicy, czy będzie to namiot, wiata, czy budynek gospodarczy, najważniejsze, aby było to miejsce suche, przewiewne i zadaszone, a do tego bez palących promieni słonecznych. Najlepiej jest, gdy rozłożymy je w jednej warstwie lub powiesimy główką do dołu. Gdy po jakimś czasie górna część łodygi wraz z liśćmi całkowicie uschnie, wówczas ją odcinamy, pozostawiając taki około 15-centymetrowy kikucik. Czosnek można przechowywać w temperaturze od 15 do 18 stopni Celsjusza, jednak najlepiej on się czuje w zimnym przechowywaniu, czyli gdy jest to zakres temperatur od 0 do 3 stopni Celsjusza. W najbliższym czasie powiem Wam, jak można przechować czosnek przez zimę. Pozdrawiam.